vernissage, ach vernissage. Ach vernissage, ach vernissage. Tu każdy się na sztuce zna. Dokoła high life i bon ton. A teraz bardzo gorąco i serdecznie witam całą grupę panie, autorki prac. W związku z tym proszę się powolutku przychodzić, ja będę całował nie tylko po rękach. Pierwsza jest pani Wiesława Dubiel. Dubiel, pani Wiesiu, zapraszam. Jeden, a dla pani od razu pięć. Bardzo serdecznie proszę. Można robić zdjęcia. Jeszcze raz. Pani słowami, w związku z tym może nawet pani pokazać palcem, który to jest mój obraz. A ja będę z panią rozmawiał o tym. Przeciwko mu. Pan Goga. A teraz będzie pani Bożena Jagodzińska. Bardzo sam. Pani Bożenko. Cię strzelały w związku z tym i zapraszam tutaj do przodu. Niech się będziecie panie kłaniały. Pani Małgorzata Kasprzak. Razem jeden, a nie najpierw pocałuję. Proszę sobie wyobrazić, że nie całuję jak za głowa, tylko jak Polak. To jest pani Krystyna Lenarczyk. Bardzo serdecznie zapraszam. I jeszcze na pana księdza. Śmieszne zaproszenie. Ten to dwa słowa. Który pani prac? Teraz poproszę panią Marię Pasowicz. Bardzo mi się ta dziewczyna podoba. Ja pamiętam, bo kiedyś myśmy tutaj na wernisażu się poznawaliśmy. Tak. I teraz bardzo serdecznie proszę. Tak, moje prace. Pod moneta, nenufary. Dwie prace. I jestem trzy takie inne wioski. Proszę państwa, była pani Maria, a teraz będzie pani Ewa Przygoda. Ale jak tam kratę, to jest Ewa Przygoda. I jeszcze plakacik. I teraz proszę powiedzieć, pani dokumentuje, ale a gdzie pani maluje? Który tam malowany był? No to tango lat 30. Tak. To są nasze lata. Nasze lata. My potrafimy tańczyć tango, bo młodzież to już nie. Lata ręki. Piersią taki. Ładny. Ale pan jest lepszy, jak tutaj tam jeszcze. Pierwszy raz dziękowałam, bo koleżanka z tym mi się doskonale. Tak pięknie wyszło. Tak pięknie wyszło. Brawo.
Proszę Państwa, a teraz pani Anna Raźnikiewicz. Ona jest wzrostem prawie że najwyższa w tym, dlatego wybrałem największy kratek. Niech pani pozwoli, że ja panu pocałuję. Dziękuję bardzo. Tak, pan. Tak, a teraz proszę jeszcze. A ja teraz te dwa zdania. Tak, jeszcze te dwa zdania. Może pani z kartki. Dwa zdania sobie nie powiem. Powiem o całej grupie, że dziewczyny zostały zmobilizowane i fajnie. I są tu osoby, które w ogóle pierwszy raz dziergały, ale to może wskażę je, jak wszystkie będziemy tak stały. A moje są. Paczki i drzewko. Dobrze. To teraz bardzo serdecznie poproszę panią Grażynę Sopalską. No. Pani Grażynko, jest dla pani wszystkim. Nawet bez zawodu. Proszę bardzo, kratek. Proszę, kratek. I teraz proszę, proszę pokazać parę pracy. Ja właśnie należę do tych, co pierwszy raz robiłam. To znam coś w głowie, to są takie dwie prace. Złamałam się. Butelki. Bardzo dobrze, że pani robi butelki, bo ja robię na lepiej. Panią Ewę Szaczkowską poproszę. Pani Ewa. Jest. Pani Ewo, najpierw będę całował. Pani pozwoli. Tak, dzisiaj zaraz. Całuję pięknie. Daję jeszcze plakacik i jednego plakatu. Dziękuję bardzo, proszę. Teraz jeszcze proszę wskazać, która to praca. Proszę do szeregu. Pani Krystyna Zalewska. Czy jest? Nie! Ja już dzisiaj raz załamałem rękę, ale będę załamał się jeszcze raz. A teraz... Krysia, które twoje powiedz? O właśnie. Balet. No. Brawo. I tutaj ptaszek. Pierwsze dziewczyny zrobiły pracę, zostały zmobilizowane. Może zaczną od tyłu. Krysia Zalewska. Brawo. Ewa Szaczkowska. Co prawda one wkają na krosnach, ale to są prace inną techniką robione. To pierwszy raz zrobiłem. Grażynka chyba ty też pierwszy raz. Małgosia pierwszy raz. I pani Ewa. Kiedyś przyjdą, bo bardzo dużo pani robi od razu takie pod kierunkiem właśnie pani. Ty tutaj, którą ma. Brawo, Krzysztof! Pani Krzysztof, pani się przedstawia. Robimy, jesteśmy szalone dziewczyny, bo zostało nas 10 zapalonych, które chcą coś robić, robią. Spotykamy się, znalazłyśmy teraz przy Turisko, przy Centrum Aktywizacji Lokalnej, tu mamy z panią na Szopenach i tam właśnie sobie działamy. Mamy też grupę malarską, gdzie chodzimy, malujemy, także jeszcze z inną wystawą przyjdziemy, pani Bolecz. A już się pani zapisała? Tak, oczywiście na 21 rok zapisane jest. Na igłę i też można malować igiełką. Igło? No, to nie po rękach, proszę. To są te wszystkie obrazy wydziergane igiełką. Albo słuchamy, albo wy się produkujecie. Tak.
pan wyrostek gra na akordeonie. Specjalny. Także jak macie państwo jeszcze jakieś pytania, to proszę bardzo, do którejś z pań, która... Nie pokazałam wszystkich, ale ja mam ogłoszę. Nie, zapraszamy do oglądania wystawy. Jak są pytania, to już państwo widzicie. Ja mam do państwa prośbę. Zostawiam państwa, żebyście państwo pomyśleli, jak nie będzie. Zapraszam. Ja mam tylko 9. To daj komu chcesz. Właśnie mam te brak. Proszę państwa, a ja, żebyście państwo nie czekali, tak? Pani profesor będzie rozmawiała chwilę, jeszcze dwa słowa powiem, a ja poproszę koleżankę, żonę i będziemy roznosić dwa razy na moły. Wszystko jedno, wszystko są. Podziękować panią artystką. Tak, dobrze powiedziałem. Same artystki. Chłopów nie ma. Podnieś do góry. Znosimy. Dziękujemy zdrowie naszych przeuroczych artystek, które przepiękne prace tworzą. Niech nam tworzą długie lata. I 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam. Tam się nie tak podoba. Thank you.